prezydent, w zeszłym roku promowaliście projekt Nowa Centrum Łódź. Na jakim etapie jesteście teraz? Proszę Państwa, na kluczowym. W tej chwili poza promocją, która dzieje się już praktycznie od 6 lat, opowiadamy o niesamowitym projekcie w samym centrum miasta, wybudowanie miasta od nowa. To rzadko się zdarza we współczesnych czasach. Nam tą okazję sprawiła fakt zmieszczenia kolei pod ziemią, w związku z czym odzyskaliśmy olbrzymie tereny pokolejowe. W tej chwili ten teren już zaczął się zabudowywać. W tej chwili to jest poza budową, kończącą się budową dworca, to jest Las Żurawi, gdzie budują się kolejne elementy nowego centrum. W tej chwili są to powierzchnie biurowe, olbrzymie trzy inwestycje biurowe, ale szereg inwestycji również związanych z budową apartamentowców, miejsc do mieszkania. My chcemy, żeby nowe centrum tętniło życiem cały rok, cały dzień, żeby w ciągu dnia była i praca, ale żeby wieczorem trzeba było wrócić, bo to jest miejsce nasze do życia. Czyli chcemy bardzo przyjaznej przestrzeni, bardzo komfortowych warunków do życia dla mieszkańców, ale jednocześnie doskonale skomunikowanych z resztą Polski, ale też z resztą miasta. W tej chwili przed nami kolejny etap inwestycji w nowym centrum, czyli budowa tunelu podziemnego łączącego dwie stacje, stację Łódź Fabryczna i stację Łódź Kaliska, który będzie tak naprawdę niczym innym jak pierwszą w Łodzi nitką metra, ponieważ on będzie obsługiwał ten tunel również nasze pociągi kolei aglomeracyjnej, która będzie siłą rzeczy naturalnym systemem komunikacji wewnątrz miasta, w oparciu o częściowo system podziemny, w oparciu o resztę system naziemny, który już egzystuje, już jest wybudowany. W związku z czym wiele rzeczy się dzieje, faktycznie ta przestrzeń bardzo intensywnie się zabudowuje, a co najważniejsze, nasze obiekty, które przyciągają też i będą przyciągały turystów w to miejsce, czyli zrewitalizowane piękne elektrownie C1, wschód, zachód, też niedługo, bo już część aktywności jest gotowa. Mamy najnowocześniejsze w Europie planetarium, zachęcamy do odwiedzenia go. Jest zapełnione, niestety trzeba tak z wyprzedzeniem 3 miesięcy zamawiać bilety, ale zapraszamy. Jest super przestrzeń, super seanse w tym planetarium. Wyposażamy Centrum Nauki i Techniki, ścieżki edukacyjne. No i oczywiście już niebawem, bo mam nadzieję, że pod koniec przyszłego roku zaprosimy również do Centrum Gier Komputerowych i Komiksów. Takie aktywności związane z spędzaniem wolnego czasu, z podnoszeniem naszych kompetencji, czy też uczeniem przez zabawę, bo przecież tu będą również takie aktywności, zachęcaniem do nauki przedmiotów ścisłych, ale również zainteresowanie się kulturą, ponieważ w EC1 Wschód powstaje właśnie Narodowe Centrum Kultury Filmowej, w związku z czym też projekt narodowy, który udało nam się wspólnie z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w tej przestrzeni umieścić. Także bardzo wiele się rzeczy dzieje, ja bym mogła opowiadać godzinami. Pytanie, ile mamy czasu? Między innymi inwestorzy zagraniczni jak Galamco chcą inwestować w Łodzi. Już nie tylko chcą, ale inwestują. Galamco realizuje już 2 projekty. Jeden w ścisłym centrum, drugi zaraz opodal, bo to jest dosłownie 700-800 metrów od nowego centrum Łodzi. Także myśli nad kolejnymi. To są już faktycznie duże marki, duże i dużo mogące, jeśli chodzi o wykreowanie nowych miejsc pracy w tym wypadku, bo przecież to jest przede wszystkim inwestorzy, którzy budują przestrzenie biurowe, a to są miejsca pracy, ale też, tak jak powiedziałam, deweloperzy interesują się, deweloperzy powierzchniami mieszkalnymi, także Łódź zabudowuje się do środka, to jest nasza koncepcja, zaczęliśmy od nowego centrum, ale teraz to w jakiś sposób rozszerza się na całe miasto. Praktycznie rozpoczęliśmy już, bo tak można powiedzieć, olbrzymi program przebudowy, rewitalizacji całego Śródmieścia. W związku z czym te wszystkie rzeczy mają miejsce tu i teraz. Mamy duże środki pochodzące ze środków Unii Europejskiej, zapewniony własny wkład, który pozwala nam na to, żeby całe Śródmieście przebudować gruntownie praktycznie. Tu oczywiście zachęcamy również kapitał prywatny, ponieważ tam, gdzie będziemy rewitalizować budynki, obiekty, będziemy angażować swoje środki, tam, gdzie będzie powierzchnia czysta, gdzie będzie można na greenfieldzie wybudować, będziemy zapraszali do konkursów, do przetargów inwestorów prywatnych. Także Łódź w najbliższych latach to kolejne inwestycje, olbrzymie inwestycje.
No i przygotowujemy się do Expo 2022, bo wierzymy, że jesteśmy w stanie tą właśnie olbrzymią wystawę uzyskać dla Polski, uzyskać dla Łodzi. Także to przed nami. Trzymamy kciuki. Dziękuję pięknie. Dziękujemy.